Witam Państwa. Cytując za Mickiewiczem, brama na wciąż otwarta, przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich uczniów zaprasza. Drodzy rodzice, absolwenci, koleżanki i koledzy, zapraszam Was do Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Strzyżowie. Uczę się tutaj już trzeci rok. Szkoła ta jest dla mnie miejscem, które z pewnością będę mile wspominać. Na samą myśl o jej opuszczeniu już zaczynam tęsknić, ale wystarczy na razie tych sentymentów. Pokażę Wam nasze liceum od wewnątrz i powiem, dlaczego uczę się właśnie w tej szkole. Zobaczmy pierwsze miejsce, w którym uwielbiamy spędzać długie przerwy. Zdjęcia z różnych imprez i wydarzeń, które tutaj się odbywają, dostępne są na Facebooku szkoły i samorządu uczniowskiego. Wybrałem właśnie tę szkołę, ponieważ znajduje się blisko mojego domu, a zarazem daje mi możliwość kontaktu z ludźmi z całej Europy. Tutaj widzicie pracę grupy uczniów biorących udział w projekcie Power. W ubiegłym roku część z nich wyjechała do Hiszpanii, a w tym roku planowany jest wyjazd do Rumunii. A teraz zapraszam do auli szkolnej Królestwa Pani Violetty Wietechy, nauczycielki języka polskiego. To miejsce licznych dyskusji polonistycznych oraz ważnych wydarzeń szkolnych, ale nie tylko. Kolega na przesłuchania konkursowe? Nie. A szkoda, ale i tak witam bardzo serdecznie w miejscu szczególnym dla naszej całej społeczności licealnej. Tak jak kolega powiedział, odbywają się tutaj bardzo ważne wydarzenia, no bo tak naprawdę nie tylko samą nauką człowiek żyje. Na auli miejscem bardzo ważnym jest szkolna scena. To właśnie tutaj teraz Kacper walczy z nagraniem konkursowym. Kacper, zaczynamy. Pozwalasz im leżeć, panie. Na zielonych pastwiskach. Pozwalasz im, panie, leżeć. Jeszcze raz. To właśnie na tej szkolnej scenie pierwsze kroki artystyczne stawiają przyszli muzycy, aktorzy, kompozytorzy. Młodzi ludzie, którym sztuka w duszy gra i którzy chcą właśnie tutaj rozwijać swoje umiejętności i pasje. Ale tak naprawdę, żeby przekonać się, jak jest, trzeba tutaj przyjść, poczuć klimat, a więc zapraszamy. A tutaj jest nasz uczniowski punkt dowodzenia, gdzie najlepsze głowy kreatywności, dyplomacji i zarządzania kierują społecznością szkolną. Nikt wam tyle nie da, co my obiecamy. A teraz zapraszam do najważniejszego miejsca w szkole, gabinetu dyrektora, pana Mirosława Czarnika. Ze Strzyżowskim Liceum jestem związany od 1992 roku. Najpierw jako uczeń, potem nauczyciel, wreszcie jako dyrektor szkoły. Dlatego mógłbym o liceum opowiadać Wam godzinami, godzinami bardzo długo. Mógłbym Wam opowiadać o dużych sukcesach w olimpiadach przedmiotowych, o tytułach laureatów nawet na poziomie centralnym. Mógłbym Wam opowiadać o świetnych wynikach matur, które osiągamy od wielu, wielu lat. Tak jak ja czuję tę szkołę, jako osoba tak głęboko z nią związana i jak ją poczujecie Wy, gdy zostaniecie najpierw jej uczniami, a potem absolwentami. To szkoła świetna, mająca znakomite wyniki w nauce. Szkoła, którą współtworzą doskonali fachowcy, nauczyciele, a równocześnie bardzo empatyczni ludzie. I wreszcie współtworzona przez uczniów. Osoby, które bardzo chętnie się uczą, są osobami kochającymi świat, szanującymi innych, akceptującymi samych siebie. Jeśli jesteście właśnie tacy, to Wasze miejsce jest wśród nas. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego tak polecam Wam tę szkołę. Wysokie wyniki matur czy wykwalifikowana kadra pedagogiczna są ważne. Ale my uczniowie cenimy sobie fakt, że mimo dużej liczby licealistów, nauczyciele podchodzą do każdego z nas w sposób indywidualny. Niewątpliwą zaletą jest także panująca tutaj przyjazna atmosfera. Nasi koledzy z klas pierwszych bardzo cenią sobie dni otwarte oraz imprezę powitalną, tak zwany balkotów. Teraz zapraszam do sali A3, ukochanej klasy, uczniów o profilu promedycznym. Lekcje, które tu się odbywają, to lekcje realizowane rozmaitymi formami, metodami, również interaktywnymi, ale przede wszystkim stawiamy na doświadczenia, stawiamy na zajęcia terenowe, stawiamy na aktywność uczniowską po prostu. Sukcesy, o których myślę warto powiedzieć, to nasi absolwenci, którzy rokrocznie zasilają uczelnie medyczne na prestiżowych kierunkach lekarskim, stomatologii czy farmacji. Przyszedł czas na pokazanie sali, w
której mamy do czynienia z królową nauk we własnej osobie, matematyką oczywiście. Kompozytor Johann Pachelbel, komponując utwór Kanon D-dur, nie kierował się tylko i wyłącznie tym, co mu w duszy gra, ale wszechpojętą logiką związaną z boską proporcją, która nieodzownie jest związana z liczbami Fibonacciego. Te i wiele innych ciekawych rzeczy można zgłębić, przychodząc do naszej szkoły, do naszego liceum i wybierając profil politechniczny, do którego gorąco zapraszam. And now, let's get to know our English star, Mrs. Karina Zając. Drodzy ośmioklasiści, w ofercie Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie nie może zabraknąć edukacji językowej. Uczniowie naszej szkoły uczą się trzech języków: języka angielskiego, języka niemieckiego i języka francuskiego. Na wszystkich profilach edukacyjnych istnieje możliwość wyboru języka angielskiego w zakresie rozszerzonym. Uczniowie wszystkich profili uczą się również języka specjalistycznego, języka technicznego, medycznego i języka angielskiego w turystyce. Cytując słowa znanego pisarza, znając języki obce, wszędzie czujesz się jak w domu, można śmiało powiedzieć, że języki obce otwierają drzwi do wiedzy i sukcesu. A teraz nasz szkolny entuzjasta gór i geografii, pan profesor Bogusław Mazur. Jeżeli macie zamiar kontynuować dalszą naukę w liceach ogólnokształcących i przygotowując się do studiów na kierunkach ekonomicznych, tudzież politechnicznych lub studiować kierunki z zakresu turystyki, to zapraszam na profil menadżerski. Większość czasu spędzać będziecie tutaj w tej klasie. Jest jak spostrzegacie pewnie, widzicie, jest to klasopracownia geograficzna. Profil menadżerski rozszerza właśnie oto ten przedmiot, czyli geografię, rozszerza język obcy oraz matematyka lub wiedza o społeczeństwie do wyboru. A teraz przedstawiam jednego z najlepszych historyków, z jakim kiedykolwiek mogliście mieć do czynienia. Ale na tym jego kwalifikacje się nie kończą. Jest również wyśmienitym nauczycielem WOS-u. Poznajcie pasjonata zamierzchłych czasów i nauk społecznych, pana profesora Grzegorza Adamczyka. Wiedza o społeczeństwie oraz historia to kolejne przedmioty, które zgłębiamy w ramach profilu humanistycznego. One są rozszerzone od pierwszej klasy i do trzeciej przygotowuje nas do matury. A po maturze możecie zostać ewentualnie prawnikiem, czy socjologiem, dziennikarzem. Wszystkie drogi otwierają się przed wami. Jeżeli chodzi o wiedzę o społeczeństwie, a szczególnie lekcje, jak one wyglądają, one odbywają się nie tylko w klasie w tradycyjnej formie, ale również robimy symulacje rozpraw sądowych na terenie Sądu Rejonowego w Strzyżowie. Chodzimy do władz samorządowych, jeździmy do Sejmu, a na własnym terenie gościmy przedstawicieli Unii Europejskiej. Za tymi drzwiami znajduje się jedno z większych pomieszczeń w naszej szkole. Jest ono po brzegi wypełnione książkami i miłością do literatury. Dostaniesz tutaj dobrą książkę, dobre słowo, a czasami kubek ciepłej herbaty. I to nie tylko wtedy, gdy pracujesz w szkolnym wolontariacie. A wy co tutaj robicie? To właśnie tutaj najczęściej odbywają się spotkania szkolnego wolontariatu. Powiedzcie, co dał wam wolontariat w naszym liceum? Pracując w szkolnym wolontariacie, zdobywamy doświadczenie, nabywamy nowych umiejętności, jednocześnie pomagając innym. Dzięki tym inicjatywom uczymy się dostrzegać potrzeby innych. Pracując w grupie, pomagamy innym, bo razem możemy więcej. Wolontariat sprawia, że czujemy się wartościowi i potrzebni. Są takie zalety, których nie da się opisać słowami, jak uśmiech dziecka czy wdzięczność osoby potrzebującej. W tym momencie skonfrontujemy wszystkie przedstawione wcześniej informacje. Porozmawiamy z samymi licealistami. Dowiemy się, co sądzą o strzyżowskim liceum, jak się tutaj czują i jak im się tutaj podoba. Jak już wspomnieliśmy, nasi licealiści mieli możliwość wziąć udział w projekcie Międzynarodowej Mobilności Uczniów Power. Czy mogłabyś go nam bardziej przedstawić? Dla mnie, która nie podróżuje zbyt długo, możliwość wzięcia udziału w projekcie była kompletnie czymś nowym. Sama podróż samolotem czy promem do miasta na kontynencie afrykańskim była jak spełnienie marzeń. Możliwość poznawania innej kultury, przebywania pośród tych ludzi, nie do opisania. Teraz łączymy się z uczniem klasy drugiej, Hejka. Cześć, jestem Janek i chodzę na profil politechniczny z rozszerzoną matematyką, fizyką i angielskim. I szczerze mówiąc, jestem bardzo zadowolony z wyboru. Myślę, że
ze swoimi zainteresowaniami nie mógłby wybrać lepiej. Na szczęście mogłeś pochodzić do szkoły dłużej niż pierwszoklasiści. W takim razie, czy mógłbyś nam powiedzieć, jak ci się on podoba? Jestem bardzo zadowolony i myślę, że warto polecić go każdemu, kto ma zamiar kontynuować potem naukę w tym kierunku. W takim razie, czy chciałbyś zachęcić uczniów do wybrania tego profilu? A jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli interesują Was przedmioty ścisłe i, tak jak już mówiłem, chcecie kontynuować naukę w tym kierunku, zdecydowanie powinniście wybrać ten profil. Porozmawiamy też z uczniami klasy trzeciej, tegorocznymi maturzystami. Na początku chciałabym Was zapytać, czy czujecie się dobrze przygotowani do matury? Wiadomo, że każdy z nas się stresuje, ale uważam, że pomimo nauki zdalnej jesteśmy dobrze przygotowani do matury. A po napisaniu matur próbnych oraz powtórzeniu materiału myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do przyszłego sukcesu. Ja mam podobne odczucia jak Damian. Na początku dosyć się stresowałam, ale teraz po ostatnich maturach próbnych no to mogę stwierdzić, że całkiem nieźle mi poszło. Wiadomo, że większość naszej wiedzy no to wynika z tych całych godzin przesiedzianych w domu nad książkami, nad przerobionymi zadaniami. Ale jednak fajnie mieć u boku nauczycieli, którzy potrafią dobrze, solidnie wytłumaczyć materiał, zrobić powtórki. No i my mieliśmy to szczęście, że właśnie na takich nauczycieli tutaj w liceum trafiliśmy. Nauczyciele pomimo zdalnego nauczania świetnie przygotowują nas do matury, wykorzystując interaktywne pomoce, które pomagają nam w świetny sposób utrwalić już wcześniej zdobytą wiedzę. Myślę, że podjęłam słuszną decyzję, przychodząc do tej szkoły. O, to świetnie. Należy tutaj wspomnieć, że nasi absolwenci corocznie uzyskują imponujące wyniki z przedmiotów na poziomie rozszerzonym, dzięki czemu z łatwością dostają się na wybrane uczelnie i kierunki, czego i Wam życzę. Nasza wycieczka dobiegła już końca. Liczymy na to, że spotkamy się we wrześniu. Cześć!